co może Pani powiedzieć o uczestnikach tej edycji? Jakie osoby zgłosiły się do tego programu w tym roku? No, coś się takiego wydarzyło, pewnie przez ten online świat, który no, przestawił pewne sfery do online'u i casting chociażby do Top Model, on się przeniósł w tej części pierwszej, precastingowej do online'u i to powoduje, myślę, że wielu młodych ludzi jest odważniejszych. Dla nich nagranie filmu czy powiedzenie czegoś do telefonu nie jest problematyczne, oni się tym posługują, to jest ich codzienne narzędzie. Notabene oni wiedzą, jak ten świat mediów społecznościowych i tego przekazu, tworzenia ich publiczności jest ważny, więc wydaje mi się, że to otworzyło tych nowych uczestników, którzy pewnie może byliby bardziej nieśmiali, czy taki casting twarzą w twarz byłby dla nich pewną barierą. Tutaj wysłali filmik licząc na to, że co się stanie, to się stanie. No i nagle dla niektórych z nich było to pozytywne zaskoczenie, bo zostali zaproszeni i potem się już musieli zmierzyć z tym, że nagle staną przed jurorami, ale myślę sobie, że już takie zaproszenie na ten casting tutaj z nami było pewnym takim daniem im sygnału, że coś jest z nich fajnego, że no nie bez przyczyny wysłali ten filmik, więc wydaje mi się, że to spektrum ludzi jest dużo szersze. To już nie jest tylko zbiór pewnych, mówiąc w skrócie, poszukiwaczy szczęścia czy ludzi, którzy chcą spróbować w mediach, ale to też jest zbiór i takich ludzi, ale też ludzi, którzy no, są może trochę wycofani, ale jednak no, ich świat jest zbudowany z jakichś marzeń, z oczekiwań i tak dalej, więc wydaje mi się, że więcej tych ludzi do nas przyszło. I faktycznie ta grupa, którą wyłoniliśmy do tego sezonu jest no, niesamowita, muszę powiedzieć, jest taka jubileuszowa. Wszystkie były świetne, no, nie bez przyczyny ten casting jest dla nas takim trudnym etapem i też bardzo interesującym i też jest wyzwaniem dla jurorów, bo nagle z setek ludzi musimy wybrać naprawdę grupę, która sobie poradzi, która będzie wyzwaniem i dla nas, i dla widza, i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy z tych castingów był bardzo interesujący. Ale teraz faktycznie, no zobaczycie Państwo sami, ta grupa jest niesamowita. My mamy ogromny problem eliminacyjny, no bo potem przychodzą panele jurorskie, no na tym polega, to jest konkurs. I nagle musimy się zmierzyć z tym, żeby powiedzieć komuś, słuchaj, no byli od Ciebie lepsi, kiedy naprawdę wszyscy sobie świetnie radzą. I to jest dla nas bardzo ciężkie, bardzo.